Motyle symbolizują zmianę. Wybierz tego, którego kolor i kształt podoba Ci się najbardziej. Jeśli pierwszy przykuł Twoją uwagę, jesteś wrażliwy i szczery. Okazujesz innym osobom, nawet nieznajomym, mnóstwo współczucia. Pomaganie innym masz w genach i zawsze spieszysz im na ratunek. Nie zaniedbuj jednak swoich własnych emocji i poproś o pomoc, jeśli jej potrzebujesz. Traktuj siebie z tym samym respektem i troską. Zasługujesz na to dzięki swojej uprzejmości i dobroci. Wybrałeś drugiego motyla? Musisz być spokojną osobą żyjącą w harmonii z samą sobą i resztą świata. Słowo, które najlepiej Cię opisuje, to balans. Nie masz problemu z oddzielaniem życia zawodowego od prywatnego. Otaczający Cię ludzie nigdy nie dostrzegają Twoich problemów i bolączek, ponieważ wolisz ukryć swoje emocje i zdystansować się do momentu, aż znów poczujesz się wyciszony i szczęśliwy. Jeśli wybrałeś numer 3, jesteś kreatywną duszą. Dostrzegasz piękno w najmniejszych rzeczach. Cechujesz się logiką i lubisz wszystko analizować, nawet gdy nie musisz. Jesteś perfekcjonistą, który woli przegapić termin wykonania pracy, niż oddać coś, z czego nie jest w pełni zadowolony. Praca jest dla Ciebie najważniejsza i nadgodziny nie są Ci straszne. Jeśli najbardziej podoba Ci się czwarty motyl, jesteś ambitny i zorganizowany. Stawiasz sobie cele, które osiągasz małymi krokami. Porażka jest Twoją największą obawą, bo nie lubisz zawodzić siebie oraz innych. Ci, którzy nie znają Cię dobrze, mogą Cię odebrać jako aroganckiego i mającego obsesję na punkcie sukcesu. Jeśli wybrałeś motyla numer 5, kipisz wręcz energią oraz entuzjazmem. Zawsze patrzysz na jasną stronę życia i we wszystkim znajdujesz inspirację do niekończącej się zabawy. Najbardziej boisz się nudy. Chcesz spróbować wszystkiego i zwiedzić każdy zakątek świata. Dlatego bierzesz wiele zadań naraz i nie zawsze kończysz je na czas. Czy szósty motyl podbił Twoje serce? Musisz cechować się logiką i mądrością. Inni proszą Cię o poradę oraz uwagi. Analizujesz każdą sytuację i nie bierzesz niczyjej strony w konfliktach. Dbasz o swoje emocje i nie przejmujesz się niczym za bardzo. Czyste sumienie jest Twoim sekretem na zachowywanie stoickiego spokoju. Idziemy dalej. Który obrazek przeraża Cię najbardziej? Nie możesz znieść widoku niezapłaconych rachunków? Jesteś rozsądną i ciężko pracującą osobą. Lubisz żyć według zasad. Spróbuj zrobić coś szalonego przynajmniej raz w życiu. To może Ci się spodobać. Jeśli nie przepadasz za byciem w centrum uwagi, niewykluczone, że masz jakieś tajemnice, które nie dają Ci spokoju. Spróbuj opowiedzieć o nich komuś zaufanemu. Może to też być przejaw nieśmiałości. Pamiętaj, jesteś wart uwagi. Skręca Cię na widok symbolu zerwania? Prawdopodobnie zbyt często miałeś złamane serce. Zainteresuj się nowym hobby, umów na wizytę u fryzjera, kup ciuchy, w których zwykle nie chodzisz i pokochaj siebie tak samo jak swoją drugą połówkę. To tylko wzmocni Wasz związek. Czy najbardziej boisz się koszmarów? Wypróbuj medytacji przed snem. Zaakceptuj również fakt, że nie będziesz mieć wszystkiego pod kontrolą. To nic złego, jeśli czasem się pomylisz. Wąż symbolizuje wrogów. Jeśli wiesz, kim oni są, spróbuj zrobić pierwszy krok i rozwiąż konflikt pokojowo. Gdy to niemożliwe, spędź nieco czasu z Twoimi najbliższymi. I pamiętaj, że nie wszyscy muszą Cię lubić. Obawiasz się otwartych przestrzeni, czyli nieznanego? W takim przypadku jesteś osobą, która musi mieć wszystko zaplanowane i nie znosi niespodzianek. Czasem warto odpuścić i pozwolić sprawom potoczyć się swoim torem. Nierzadko mogą rozwinąć się lepiej, niż się spodziewamy. Wybierz obrazek nieba, który najbardziej odzwierciedla Twój obecny nastrój. Jeśli są to chmury z przebijającym się słońcem, masz swoje wzloty i upadki, ale jesteś dość zrównoważony. Trzymasz emocje na wodzy i wiesz, że po każdej chmurce przychodzi czas na dobrą pogodę. Ani jednej chmury na niebie. Jesteś szczęściarzem. Czerpiesz radość ze wszystkiego, co obecnie przynosi Ci życie. Nie potrzebujesz powodu do uśmiechu i celebrujesz każdy dzień. Tak trzymaj!
wyładowania atmosferyczne. W Twoim życiu musi teraz dziać się wiele ekscytujących rzeczy. Nowa praca, przeprowadzka do innego miasta, praca przy jak dotąd największym projekcie. Zaakceptuj to. Na pewno wiele się dzięki temu nauczysz. Wybrałeś malowniczy zachód słońca? Możesz być w refleksyjnej fazie swojego życia. Patrzysz w przeszłość z wdzięcznością i dozą smutku. Najlepsze jeszcze przed tobą. Romantycznie zaróżowione niebo mówi samo za siebie. Jesteś zakochany. Może to być inna osoba, twoja praca, hobby, a nawet ty sam. Pielęgnuj to uczucie. Jeśli to szare chmury zasłaniające słońce, trzymaj się. Czasami najlepszym wyjściem jest stawienie czoła swoim problemom. Pamiętaj, że proszenie o pomoc i wsparcie, kiedy tego potrzebujesz, nie jest oznaką słabości. Który obrazek inspiruje cię najbardziej? Przemawia do ciebie czyste płótno? Pewnie męczy cię codzienna rutyna i chcesz coś zmienić w swoim życiu. Zacznij od małych rzeczy. Nie pożałujesz. Jeśli wybrałeś puzzle, lubisz rozwiązywać problemy, których inni by się nie podjęli. Jesteś szczęśliwy, gdy się rozwijasz, uczysz czegoś nowego i przekraczasz swoje własne granice. Jeśli wybrałeś duży dom, jesteś rodzinną osobą. Nie przeprowadziłbyś się daleko od najbliższych za żadne skarby świata. Pomaganie innym daje ci największą radość. Gotów na teleportację do dżungli? Przygody masz w genach. Nuda jest dla ciebie synonimem katastrofy. Nie zmieniaj swojego trybu życia. Jednak bądź ostrożny i od czasu do czasu postaraj się być choć trochę praktyczny. Jeśli nie możesz się doczekać wejścia na szczyt swojej kariery, wiesz dokładnie, czego chcesz od życia i bierzesz to garściami. Masz jasno wytyczone cele, jesteś skupiony i ambitny. Nie ma w tym nic złego, tylko nie każ się za drobne porażki po drodze. Gdy najbardziej motywuje cię obrazek z butami, włóż je wreszcie na nogi i urządź sobie krótką przebieżkę. Odkładałeś to wystarczająco długo. Czas na renowację domu. Którym wzorem ozdobiłbyś ściany swojego salonu? Jeśli lubisz klasykę, najwidoczniej nie lubisz wyróżniać się w tłumie i skupiać na sobie uwagi. Bardzo często polegasz na opinii innych ludzi. Nie bój się wyrazić własnego zdania. Gdy wybrałeś tropikalny motyw, potrafisz rozkręcić każdą imprezę. Każdego dnia funkcjonujesz w trybie wakacyjnym, nawet gdy pracujesz. Dzięki temu życie jest ciekawsze. Jeśli wybrałeś proste i białe ściany, jesteś prawdopodobnie przytłoczony wszystkim, co się teraz dzieje. Spędź nieco czasu na świeżym powietrzu i zrelaksuj się. Fani czarno-białych wzorów mają analityczny umysł i oko do szczegółów. Jeśli to twój wybór, lubisz pracować z dużymi liczbami i planować. Nigdy nie podejmujesz spontanicznych decyzji. Jeśli wolisz pastelową paletę na swoich ścianach, jesteś kochającą i troskliwą osobą. Masz mnóstwo przyjaciół, których potrzeby zawsze stawiasz przed swoimi. Twój dom jest dla ciebie najważniejszy. Utrzymujesz go w czystości i kupujesz drobne bibeloty, żeby uczynić go jeszcze przytulniejszym. Jeśli natomiast wybrałeś jasny, abstrakcyjny wzór, jesteś typem zbuntowanego artysty. Nie boisz się wyrażać siebie. Jesteś chodzącym przykładem niezależności oraz własnego stylu, od koloru płaszcza począwszy na wyborze tapet skończywszy. W tym słowie brakuje jednej litery. Jakiej według ciebie? Jeśli uważasz, że brakuje litery S, wiele uwagi poświęcasz swemu wyglądowi oraz wrażeniu, jakie sprawiasz na innych. Nie przeszkadza ci kupowanie drogich rzeczy, żeby poczuć się lepiej. Jeśli postanowiłeś dodać literę W, jesteś osobą aktywną, uwielbiającą skok adrenaliny. Zawsze jesteś otwarty na przygody i ryzyko. Szybko zapominasz o wszelkich problemach i idziesz przed siebie. Jeśli uważasz, że brakuje litery P, jesteś ciężko pracującą i raczej pokorną osobą. Świetnie odnajdujesz się w pracy zespołowej i nie widzisz problemu w tym, żeby ktoś inny zgarnął nagrodę za wasz wspólny wysiłek.
Jeśli natomiast w słowie brakuje litery R, prawdopodobnie odczuwasz pewien dyskomfort. Niewykluczone, że nieświadomie kogoś skrzywdziłeś albo zrobiłeś coś, z czego nie jesteś dumny. Nigdy nie jest za późno, żeby przeprosić.